komora normobaryczna. To nowoczesne urządzenie wspomagające leczenie i regenerację człowieka. Składa się z dwóch pomieszczeń, w których panują różne ciśnienia. W pierwszym pomieszczeniu, tak zwanej śluzie, mamy ciśnienie atmosferyczne, takie jakim oddychamy na co dzień, czyli około 1000 hektopaskali. Śluza przygotowuje nas do wejścia do drugiego pomieszczenia. Tam ciśnienie wynosi około 1500 hektopaskali i jest to ciśnienie optymalne dla ludzkiego organizmu. Właśnie w takich warunkach przeprowadzona jest terapia tlenowa w komorze normobarycznej. Z komory normobarycznej może korzystać każdy niezależnie od wieku i schorzenia. Szczególnie polecana jest osobom, które chcą zadbać o swoje zdrowie, dobrą kondycję lub potrzebują wsparcia w leczeniu chorób neurologicznych, kardiologicznych i onkologicznych. Polecana jest również przy rehabilitacji po złamaniach kończyn. W komorze normobarycznej oddychamy specjalnie dobraną mieszanką tlenu, dwutlenku węgla i wodoru w podwyższonym ciśnieniu. Dzięki tej mieszance możemy lepiej się dotlenić i wydłużyć żywotność komórek w naszym organizmie. Dwutlenek węgla odpowiada za lepsze przyswajanie tlenu, a wodór zapobiega rozpadowi komórek. W czym może nam pomóc komora normobaryczna? Komora może nam pomóc w opóźnianiu procesów starzenia, leczeniu chorób przewlekłych, w odchudzaniu, w depresji, w regeneracji, w poprawieniu kondycji fizycznej, w poprawieniu snu i koncentracji, w uzyskaniu lepszej odporności, w chorobach skóry, jak również w leczeniu COVID-19. Komory normobaryczne działają już w całym kraju. W najbliższych dniach będzie można już skorzystać z komory w Białej Podlaskiej i jest to komora przeznaczona dla jej mieszkańców i mieszkańców okolic. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z komory w celu poprawienia własnego zdrowia i odporności w sposób bezinwazyjny. To dobra wiadomość dla mieszkańców, gdyż najbliższe komory normobaryczne znajdują się w odległości 60-100 km od Białej Podlaskiej. Dla osób dbających o swoje zdrowie, dobre samopoczucie, kondycję fizyczną otwierają się nowe możliwości.